Zajmujemy się sprzedażą części do maszyn budowlanych, takich jak koparki, spycharki. Z tematem wielokrotnie i od lat już się spotykałem, natomiast zawsze wydawało mi się, że instalacja takiej elektrowni jest na tyle droga i może jeszcze mało opłacalna, że nie wchodziliśmy w temat instalacji tych elektrowni w naszej firmie. Po spotkaniu z doradcą, panią Magdą, która tutaj była u nas, dostaliśmy szczegółowy wykaz wstępnej opłacalności produkcji tej energii z fotowoltaiki. Przeanalizowaliśmy to wspólnie z ojcem i bratem, którzy są wspólnikami, i doszliśmy do wniosku, że może to się nam opłacać, zwłaszcza w momencie, kiedy energia elektryczna jest coraz droższa. Decydującym elementem chyba były tu względy ekonomiczne. Wiadomo, że to jest dla działalności firmy najistotniejsze, żeby firma przynosiła dochody. Mieszkamy tutaj w Częstochowie, który uchodzi za jedno z miast, które też jest najbardziej zanieczyszczone, jeżeli chodzi o zwłaszcza zimę, kiedy powstaje smog. Jak w innych miastach, Krakowie czy Rybniku, tak samo i u nas smog jest dosyć wyczuwalny i myślę, że aspekt ekologiczny, te ratowania naszej przyrody też jest dosyć istotny. Wybór firmy był dosyć istotny w czasie, kiedy żeśmy decydowali się na założenie fotowoltaiki. Wzięliśmy pod uwagę też kilka innych firm, jednak myślę, że decydującym aspektem była tutaj profesjonalizm, który reprezentowany był przez firmę Strefa Energii.